Mamy dziś piątek, piątunia, piąteczek. Najlepszy to dzień dla wesołych wycieczek. Nad Zegrze ci zjeżdża mocna ekipa, bo wiedzą, że Fest Piknik to nigdy nie jest lipa. Krótkie prezentacje, meczyk i loteria, dobre towarzystwo, śledzik i mizeria. Fest impreza. Bardzo mi miło, że tutaj mogę was gościć na drugiej edycji Fest Pikniku, czyli największym zlocie wykonawców mikrocementu w Polsce. Piłkarskim akcentem wykonaliśmy w tym roku dwa duże wzmocnienia, dwa wielkie transfery. Na szczęście były one na zasadach wolnego kontraktu, więc nie było zbyt dużej kwoty odstępnego. Pewnie właśnie jeśli chodzi o jakiś dobór sprzętu, czy różnych akcesoriów, czy właśnie z przygotowaniem podłoża, to są osoby, do których możecie się śmiało zwracać, oni wam na pewno bardzo chętnie w tych tematach pomogą. Tu mamy też kilka właśnie nowych produktów. Jak pewnie nas ostatnio śledziliście, pojawił się film zapowiadający rozwiązania do łazienki. Nie róbmy tu zamętu, mamy tu elitę polskiego mikrocementu. Lecz dziś nie gadamy o robocie, tańczymy i pijemy, a od poniedziałku cały świat zamikrocementujemy. Całość przykrywamy warstwą lakieru, więc nie mamy tego efektu dołka, jak jest to w silikonie. Mamy jedną płaską powierzchnię w kolorze bardzo zbliżonym do mikrocementu i całość jest zamknięta lakierem, więc też jest dużo bardziej odporna na zabrudzenia niż silikon. Odpylamy sobie szczelinę, bo tylko tyle trzeba zrobić, nie trzeba jakoś tam szczególnie przygotowywać. Więc tak, bierzemy sobie składnik A i składnik B. Otwieramy oczywiście opakowanie. Mieszamy, żeby sobie wyrównać pigment. To jest na razie ten składnik A. No i dobra, i wlewamy składnik B. Tu w tym pomieszczeniu wiem, że są trzy typy właśnie takich wykonawców, którzy pracują na trzech różnych maszynach. Wszyscy robicie świetną robotę, każdą maszyną da się robić, mimo wiedział, że każdy nawet jak zaczynał, to nie miał takiej maszyny, tylko pożyczał. Tak jak mówię, decydując się na wybór na przykład takiej maszyny jednotarczowej, trzeba zwracać uwagę na dwa parametry, tak? Znaczy wiadomo, no jest producent, bo tych producentów można powiedzieć jest kilkunastu, ale zwracając uwagę na ciężar i na moc, tak? Żeby po prostu była minimum 1,5 kW i ważyła chociaż 50 kg. Tak? Pijemy, a od poniedziałku cały świat zamikrocementujemy. Taką tarczę można zaadoptować do każdej maszyny, tak? Do każdej marki. Bez względu na czym pracujecie, macie maszynę jednotarczową, nie macie takiej tarczy, a taka tarcza w przypadku jastrych wanhydrytowych, w twardych cementach czy przy szlifowaniu bazy jest na pewno dużym plusem. Panie i panowie, nie róbmy to zamętu. A on założył na triwodiska papier 60, świeży. Ja mówię, papier lepiej jak te pany, no. My nie możemy w ogóle zrobić tej roboty już nie tą maszyną, bo już nie wyjdziemy. Wiadomo, panie i panowie, nie róbmy to zamętu. Mamy tu elitę polskiego mikrocementu. Lecz dziś nie gadamy o robocie, tańczymy i pijemy, a od poniedziałku cały świat zamikrocementujemy. Uwaga, uwaga, i jako pierwszy dzisiejszego wieczoru numer 046. Fest impreza. Zero, 60, 3 plus 1. Zero, 49. Przynajmniej w tym roku nie wygram Irki, to już pewne. To już pewne, że jej nie zgarnę. Numer
35. Wiadomo.